Cześć! Ostatnimi czasy popkultura wyjątkowo chętnie patrzy na świat przez różowe okulary. I sami przyznacie, że dość dawno nie było sytuacji, żeby ten kolor, właśnie różowy, tak rozpełzł się po całym świecie, a szczególnie po tym wirtualnym. Światowa obsesja związana z różem nie jest jednak czymkolwiek nowym, szczególnie, że uznaje się róż za najstarszy kolor świata. Zaskoczeni? No właśnie. I choć Gloria Steinem powiedziała, że lalka Barbie była wszystkim tym, czym nie chciałyśmy, a czym kazano nam być, Barbie od dawna nie miała się tak dobrze. Ja nazywam się Anna Hoffman, a jeśli Wy chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z różem mają pchły i pierwsza dama USA, o tym już za chwilę. W najświeższej historii, mianowicie w okolicach roku 2017, był czas na Millennial Pink, na ten pastelowy, bezpieczny, uroczy odcień. Magazyn Exposed wspomina nawet o kulturowej obsesji związanej z pastelami, które my z kolei często wiążemy z różem. Są eleganckie, spokojne, bezpieczne i cyklicznie powracały po ciężkich, trudnych dla nas czasach. Ale po tym roku 2017 moc różu zdawała się rozpędzać. Wystarczy wspomnieć słynny pokaz Pierpaolo Piccioli dla Valentino na jesień-zimę 2023, gdzie dominował odcień stworzony specjalnie we współpracy z Pantone. W końcu mamy rok 2023, gdzie kolorem roku została Viva Magenta, również od Pantone. A na tym wszystkim możemy położyć wisienkę w postaci filmu Barbie. Jednak historia różu i naszej miłości lub też nienawiści do tego koloru jest dużo, dużo starsza niż nam się wydaje, co mniej lub bardziej oczywiste. Otóż w 2018 roku naukowcy odkryli skały w Taudenii na Saharze, a tam ślady najstarszego znanego nam barwnika. Był to jaskrawy róż i odcień liczący ponad miliard lat był starszy niż wszystkie dotychczas nam znane pigmenty. A sam kolor został wyprodukowany przez starożytne organizmy oceaniczne. W 2018 roku Muzeum Fashion Institute of Technology zorganizowało wystawę Pink – The History of a Punk, Pretty, Powerful Color. To wszystko pod czujnym okiem wspaniałej dr Valerie Steele, która analizowała ogromną moc koloru, który chyba jak żaden inny polaryzuje i budzi też kontrowersje. W świetnym podcaście Dressed, jak zawsze linki do wszelkich źródeł znajdziecie w opisie odcinka, wspomina ona, że choć różowy występuje w naturze, bardzo wiele kultur przez wiele, wiele lat nie poświęcało mu należytej uwagi, nazywając go po prostu jasno-czerwonym. Z jednej strony Chińczycy posiadali wiele określeń na różne odcienie różowego, a angielskie pink pojawiło się dopiero w wieku XVIII. Kolor różowy zaczął przenikać do szaf w okolicach średniowiecza jako niezwykle drogi, importowany z Indii barwnik. I zupełnie jak w przypadku spódnic czy biżuterii, równie chętnie sięgali po niego mężczyźni, pokazując w ten sposób swoje bogactwo. Ale dopiero w okolicach XVIII wieku pojawiły się trwalsze, lepszej jakości barwniki przywożone z Brazylii. I dzięki odkryciu rośliny brazylki ciernistej możemy mówić o pierwszej europejskiej powszechnej modzie na kolor różowy. W czasie, kiedy Francja dyktowała trendy, rokoko przecież uwielbiało romans z różem, z pastelami, od ubrań po obrazy. Po pełnym dramatyzmu baroku artyści zwrócili się ku tendencjom, które były opisywane jako nieco lżejsze i bardziej frywolne. Wprowadzona przez Bouchera i Watteau tematyka fête galante była przedstawieniem wytwornego towarzystwa na tle przyrody w scenach zabaw parkowych, koncertów, posiłków pod gołym niebem i zalotów miłosnych. To wszystko aż prosiło się o delikatniejszą paletę barw. Czerwień ustępowała często miejsca różowi i romantyczną delikatność kojarzymy właśnie z pastelami. A dzieła sztuki prezentowały się ślicznie i uroczo w bogatych domach paryskich wyższych sfer. Dodatkowo artyści chętnie sięgali po pastele i jak pisze Met, pastele były chwalone w XVIII wieku ze względu na realistyczną jakość i rozkwit, jaki nadawały przedmiotom. Ten charakterystyczny wygląd wynika z właściwości fizycznych samego nośnika oraz sposobu, w jaki odbija światło. Dzięki bardziej zaawansowanym technikom barwierskim róż staje się jednym z częściej wybieranych kolorów, jeśli chodzi o modę. A najzamożniejsi w swoich bogatych strojach są często spowici w odcienie różu, łososiowego, koralu. Róż nie był wówczas przypisany do konkretnej płci. Na przykład na wspólnym portrecie Ludwika XVI i Marii Antoniny król ubrany jest w różowej tonacji, a królowa na niebiesko.
Czas na kolejny cytat, bo jak pisze Teagan Huskinson, biznes kręcono na różowo. Od zlecania nadwornym artystom malowania na różowe, po zakładanie fabryk produkujących luksusowe towary w kolorze różowym. Różowy był potęgą. Jego popularność rozprzestrzeniła się z Francji, światowego centrum mody, na całą Europę Zachodnią, dzięki bogatym mężczyznom i kobietom, którzy wybierali róż na kolor swoich sukni i haftowanych jedwabnych płaszczy. Różowy rozprzestrzenił się po pokojach i na ubraniach. Oczywiście róż miał też swoje twarze, które pomogły go promować. Na przykład Madame Pompadour, czyli ówczesna It Girl, kochała różowy, powstał nawet kolor nazwany jej imieniem. Róż Pompadour stworzył chemik Jean Elot, pracujący dla markizy przy produkcji porcelany. A jak przy niej jesteśmy, istnieje słynny portret pędzla Bouchera, gdzie Madame nakłada róż w różowej sukni. I właśnie, bo makijaż aż do lat 20. XX wieku miał też tę swoją ciemniejszą, nieco mniej akceptowalną stronę. Bo z jednej strony róż na policzkach kojarzył się ze skromnością i wstydem, a z drugiej strony ze zmysłowością i pożądaniem. No a jeśli ktoś musiał sobie domalowywać rumieńce, no to pewnie nie dało się go niczym zawstydzić. No bo w ogóle róż to kolor ciała, jego najintymniejszych zakamarków. I w etymologii angielskiego pink możemy przeczytać, że wcześniejszym określeniem na podobne kolory było incarnation, z łaciny po prostu w kolorze ciała. Więc róż od zawsze meandrował gdzieś pomiędzy niewinnością a erotyką. Stopniowo w XX wieku z szafy męskiej powoli wytrącał się róż i zaczęto go kojarzyć z kobiecością. Kolejną eksplozją popularności różu były lata 50., kiedy nowy porządek świata, tym razem importowany z USA, miał pokazywać powrót do tradycyjnego podziału ról kobiet i mężczyzn sprzed II wojny światowej. Kobiety z powrotem do domów, a ich mieszkania, ubrania i samochody często występowały właśnie w kolorze różowym. Róż zachowywał wówczas te swoje dwie twarze, bo z jednej strony była konserwatywna pierwsza dama Mamie Eisenhower, a z drugiej strony zupełnie niekonserwatywna Marilyn Monroe. I skoro róż był tak popularny, czy sięgali po niego wtedy mężczyźni? Tak. Szczególnie ci wychodzący poza mainstream. Wystarczy nawet wspomnieć kontrowersyjny przecież w latach 50. wizerunek Elvisa, który czerpał garściami z dorobku muzycznego, ale też modowego czarnych muzyków i jego różowe garnitury czy różowe Cadillaki. A później robiło to wielu innych. Wystarczy nawet wspomnieć właśnie Vivienne Westwood, która nadała różowemu tego punkowego pazura. Jest jeszcze jedno zakodowane skojarzenie z różem, bo wiele osób, myśląc różowy, ma w głowie również społeczność gejowską. To wraca nas do trudnej historii II wojny światowej i obozowych oznaczeń, różowego trójkąta i oznaczania tak przez nazistowski system osób nieheteronormatywnych. Mężczyźni otrzymywali różowy trójkąt, a kobiety czarny. A później nastąpiło to, co w przypadku wielu wykluczeń. Lata 70. po protestach w Stonewall amerykański gay movement przejął kolor różowy, a nawet przejął różowe trójkąty. Na własnych zasadach, chcąc nadać mu nowe znaczenie. Świetnie wydana książka Sekrety kolorów Cassie St. Clair wspomina różne odcienie różu i pozwólcie, że przytoczę Wam kilka. Róż Bakera-Millera, czyli mdły odcień różu, który był promowany od roku 1979 przez profesora Shausa jako niby zmniejszający agresję. Choć oczywiście pojawiały się sceptyczne głosy, ten kolor był testowany w więzieniach, na przykład w izbach wytrzeźwień i podobno działał cuda. Kolejny odcień to róż Mountbattena, taki szaro-lawendowo-różowy, który pokrywał z kolei statki Royal Navy, żeby oczywiście zmylić wroga, co było szczególnie cenne na przykład o zmierzchu i o świcie. Kolor pchli, czyli różowy z lekką nutą brązu, kolor uwielbiany przez Marię Antoninę. Podobno Ludwik XVI nazwał w ten sposób kolor dosyć zgryźliwie, utyskując trochę na wydatki żony. Istniało wiele wariantów tego pchlego koloru, takie jak na przykład młoda pchła, stara pchła i w kolorze pchlim była również jedna z niewielu sukien, która Maria Antonina zabrała w swoją ostatnią podróż. Kolejny odcień to szokujący róż. Otóż Daisy Fellows, nazywana Madame Pompadour swoich czasów, albo koktajle Mołotowa w kostiumie Maine Bokera, miała kiedyś na sobie ogromny, ponad 17-karatowy diament od Cartiera właśnie w takim kolorze.
Kolor tego diamentu zainspirował Elsę Schiaparelli, która wspomniała: kolor błysnął mi przed oczami, pisała później Schiaparelli, jaskrawy, niemożliwy, zuchwały, stający się, życiodajny, jak wszystkie światła i ptaki, i ryby na świecie razem wzięte, kolor Chin i Peru, ale nie zachodu, kolor szokujący, czysty i nierozcieńczony. I tak w roku 1937 powstały Shocking, pierwsze perfumy Schiap i zresztą w tym kolorze nawet miała suknię Marilyn Monroe w Mężczyźni wolą blondynki. Dobra, ostatni niech będzie amarant, czyli kolor uzyskiwany z rośliny szarłatu. Aztekowie jedli te rośliny na każdy możliwy sposób i konkwistadorów szokowała praktyka pieczenia placków z domieszką ludzkiej krwi, żeby nadać właśnie odpowiedni kolor. I zakazali oni używania tego barwnika, ale na szczęście roślina przetrwała, bo miała wyjątkową wolę życia. Wspominaliśmy sobie o rokoko i o tym, że różowy jako obsesja owładnął wszystkich bez względu na płeć. Bo jako ciekawostkę można dodać, że przez lata jako taki kobiecy kolor uznawano właśnie błękit albo szałwiowy. Kodowanie znaczeń, jeśli chodzi o kolory, jest tak naprawdę kwestią umowną i z jednej strony róż jest oficjalnym kolorem Meksyku, no a z drugiej strony dlaczego kojarzymy go z dziewczynkami? Odpowiedź jest prosta, chodziło oczywiście o pieniądze. Na początku XX wieku dzieci nosiły często białe, beżowe ubrania. Łatwiej je było prać i wygotować bez narażania materiału na szwank. I jak pamiętacie z poprzednich odcinków, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy nosili często sukienki. I żeby pokazać, jak świeży jest ten podział, mamy rok 1893 i New York Times wspomina, że to chłopcom zawsze powinno się dawać rzeczy różowe, a dziewczynkom niebieskie. Dlaczego? Żartobliwym miało być stwierdzenie, że przyszłość dziewczynek po prostu nie maluje się w różowych barwach. Kolejne pytanie o kolory pojawiało się na przykład w roku 1918 i ten podział wciąż był utrzymany, bo uważano, że błękit jest po prostu delikatniejszy. I na przykład róż jako bliski czerwieni mógł mieć na przykład militarne konotacje, a błękit jest przecież kolorem maryjnym. Dalej, w roku 1927 magazyn Time zadał to samo pytanie i odpowiedzi były bardzo, bardzo mieszane. Co więc się zmieniło? Im moda stawała się bardziej dostępna, tym szybciej rozpędzała się machina sprzedażowa, szczególnie w czasach prosperity USA w latach 50. Producenci wiedzieli, że przez odpowiednie skojarzenia z kolorem będą w stanie sprzedać więcej. Od lat 50. dziewczynki i chłopcy mieli mieć zupełnie osobne produkty. Przecież wówczas ciężej było o uniwersalny kolor, który łatwiej byłoby przekazywać na przykład z pokolenia na pokolenie albo pomiędzy rodzinami. Producenci generowali więc coraz większe dochody, a jeśli chodzi o róż, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego właśnie wtedy ten kolor został przypisany dziewczynkom. Niektórzy chcą winić za to Mamie Eisenhower, która miała na kolacji inauguracyjnej różową suknię ozdobioną tysiącami kryształków i często wspominała, że różowy to taki piękny kobiecy kolor. I dalej w XXI wieku kodowanie kolorów ze względu na płeć wciąż jest wyraźne, co świetnie pokazuje nawet The Pink and Blue Project, który dokumentuje kulturową konstrukcję płci przez kolory. I między innymi przez to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy, róż jest często infantylizowany. Ruth Handler, współzałożycielka firmy Mattel, była niezwykle uważną obserwatorką. Zauważyła na rynku nisze. Dziewczynki z reguły bawiły się lalkami niemowlakami albo wycinankami z papieru. Kiedy zabawki dla chłopców potrafiły być nietuzinkowe i rozwijające wyobraźnię, te dla dziewczynek jakby wtłaczały je już w określone role, na przykład mamy. Handler wspomniała, że wymarzyła więc sobie zabawkę, która pozwalałaby dziewczynkom odgrywać wymarzone życie i nie ograniczałaby ich wyobraźni. Astronautka czy nauczycielka, nieważne, do wszystkiego miały być dołączone stroje, które łatwo pozwalały odgrywać konkretne role. I mamy Toy Fair roku 1959. Wówczas narodziła się Barbie, nazwana tak po córce Ruth Handler. Ale czy lalka była faktycznie czymś nowym? Otóż nie do końca. A kiedy zaraz poznacie szczegóły, jej kontrowersyjna budowa przyrównywana często do dmuchanej seks-lali nie będzie tak bardzo pozbawiona sensu. Otóż Barbie to dosłownie skóra ściągnięta z seksownej blond sekretarki umieszczanej jako bohaterki komiksów Bild Zeitung.
Beauty Lily używała swojego wyglądu do osiągnięcia celów, ale pod przykrywką słodyczy była bardzo przebiegła. Sama postać była najczęściej kupowana jako żartobliwy prezent do dostania gdzieś tam w sklepach dla dorosłych, ale mimo wszystko w jakiś sposób dzieci również polubiły Lily. I właśnie tę lalkę dostrzegła na europejskich wakacjach córka Ruth Handler i była zahipnotyzowana. Mattel, innymi słowy, podebrało sobie design, a sprawa nawet miała finał w sądzie. Od czasu premiery lalka stała się hitem, a marketing Mattel działał bardzo sprytnie, bo reklamy kierował do dzieci w czasie programów dla dzieci, a sama lalka nie była droga, bo z tego co pamiętam kosztowała 3 dolary. I choć Barbie przez lata stała się symbolem krzywdzącego stereotypu kobiecego ciała, zresztą niemożliwego do osiągnięcia o figurze butelki Coca-Coli i stopach dopasowanych do obcasów, Handler chciała stworzyć lalkę, która byłaby uniwersalnie dobrze wyglądającą zabawką. Zmiana ubrania miała stworzyć nowy scenariusz życia, oczywiście wszystko w ramach konserwatywnych norm. I sama Handler pisała, w przeciwieństwie do zabawy niemowlakami, w której mała dziewczynka jest właściwie ograniczona do odgrywania roli mamusi, Barbie zawsze reprezentowała fakt, że kobieta ma wybór. Od lat 70. Mattel zaczął używać tego charakterystycznego odcienia różu do promocji artykułów i choć Barbie nadążała za modą, nie nadążała za różnorodnością, bo dopiero w 2019 roku pojawiły się różne typy figury w tej lalce. I sama Barbie to było od zawsze starcie tych dwóch podejść. Z jednej strony rozwijanie wyobraźni, a z drugiej strony żądanie od ciała czegoś niemożliwego. Jakim cudem wciąż mówimy o Barbie? Dr Valerie Steele, którą wcześniej wspominałam, mówi, że znowu to jest ten urok przyciągania czegoś, co jest jednocześnie niewinne i wulgarne. Cytuję, zaczęła w Niemczech będąc swego rodzaju lalką erotyczną, potem w latach 50. i 60. nosiła ubrania jak z wybiegów i dopiero w latach 70. stała się stereotypową różową lalą, jej uśmiech stał się szerszy, jej włosy stały się jaśniejsze i długie, a jej garderoba stała się bardziej różowa. I lalka przez lata stała się międzynarodowo rozpoznawalnym symbolem, sięgali po niego artyści od Warhola po Newtona, a w ramach niezwiązanej w sumie z niczym ciekawostki mogę Wam wspomnieć, że najlepiej sprzedającym się modelem Barbie była Totally Hair Barbie. W tym roku Women's Wear Daily wspomniało, że różowy jest swoistą ucieczką od bardzo trudnej rzeczywistości. Marketing filmu Barbie to kolejna rzecz. Wszystko zaczęło żyć własnym życiem. Generatory selfie z Barbie, odwołanie do nostalgii, to musiało się udać. A social media oczywiście zrobiły swoje. I czy social media miały na to wszystko swoją nazwę? Tu zero zaskoczeń. Oczywiście Barbie Core. Różowy symbol dziewczęcego, rzadziej kobiecego powabu. Skąd te wszystkie kory? Wiele tropów prowadzi do trend forecastingowej firmy Keyhole, która w 2013 roku ukuła termin normcore, a później była cała reszta, czyli gorpcore, grandmacore, cottagecore, fairycore i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się w tym wszystkim gubicie, tak jak ja, bardzo polecam Wam Aesthetics Wikipedię, gdzie po prostu łatwiej w tym wszystkim meandrować. I w całym zalewie mikrotendencji chyba kojące jest to, że absolutnie każdy znajdzie swoją niszę i to, co wyłowione, nazwane i sprecyzowane, staje się czymś więcej niż tylko ubraniami, a pewnego rodzaju nie tylko estetyką, a stylem życia. Przynajmniej na jakiś czas. I gdzie się nie obrócić, widać kadry z filmu Barbie, analizy ubrań Margot Robbie, cieszenie się tym, co może i uchodzi momentami za kicz, ale przecież jaki pyszny. Amerykański Vogue już w 2022 roku zauważył, że wyszukiwanie hasła Barbie Pink na Depop wzrosło o ponad 100%. A z kolei raport List wspomniał, że Barbie Core jest najważniejszym trendem roku 2022. Czy samo zjawisko Barbie Core jest nowe? Znowu nie do końca. Przez celebrycką popkulturę lat 2000 sama przecież dorastałam z Britney Spears i Paris Hilton. I ten brokat, róż, ubrania wyciągnięte jak z szafy młodszej siostry, to wszystko już było. Dodajmy do tego postaci łatwo rozpoznawalne z kultowych filmów, takich jak Legalna blondynka, Clueless czy Mean Girls. I tak zasięgowe tendencje oczywiście nie biorą się znikąd, bo często mówi się, że to ta druga strona post-covidowej mody, bo z jednej strony jest zachowawczy quiet luxury, a z drugiej strony dopamine dressing, którego manifestacją może być barbiecore. W czasie, kiedy wszystko jest mierzalne i dogłębnie analizowane,
ten barbicore może być uznawany za kojący eskapizm. Można byłoby się zastanawiać, w czym tkwi siła rażenia tego trendu, bo dla niektórych prócz tej dozy zabawy konwencją jest jeszcze coś. Tak naprawdę to bardzo szerokie, pojemne pojęcie trendu. Tym razem jakby odbiorcy wzięli na warsztat ten symbol dziewczęcych marzeń i zburzyli nim status quo, bo definiują go na nowo i tak naprawdę trochę drwią z tego awatara kobiecości. Bo dużo się mówi o tym, że ten trend zarezerwowany dla białych kobiet stał się naprawdę bardzo inkluzywny, szczególnie to widać na TikToku, gdzie absolutnie każdy może określić swoją garderobę mianem Barbiecore. I tutaj możemy nawet zacytować reżyserkę filmu Barbie, Greta Gerwig, która wspomina, że tego rodzaju mit o stworzeniu, kiedy Ken jest wymyślony po Barbie, jest przeciwieństwem mitu o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Co z wybiegiem? Oczywiście była cała masa odniesień. Na przykład możemy wspomnieć kolekcję Jeremy'ego Scotta z 2014 roku dla Moschino, gdzie wspomniał, że Barbie jest jedynym odniesieniem, bo zawiera w sobie absolutnie wszystko. Możemy wspomnieć tegoroczne pokazy Versace, pokazy Chanel. Ale wcześniej, nawet w roku 1985, sama Barbie dostała możliwość noszenia kreacji zaprojektowanych przez Oscara de la Renta. A dalej nawet w latach 2000 i gdzieś tam podświadomie pamiętam chyba z gazet zdjęcia tej kolekcji, Patricia Field, czyli kostiumolożka odpowiedzialna za kreację do Seksu w Wielkim Mieście między innymi, miała właśnie kolekcję we współpracy z Mattel. Oczywiście jak wielu entuzjastów, tak wielu krytyków i na przykład Geraldine Worry wspomniała, czy Barbiecore jest również objawem utraty oryginalności? Przecież wpycha się tę viralowość do gardła, traci ona znaczenie, staje się smutnym odzwierciedleniem presji, jaką media społecznościowe wywierają na ludzi, aby dostosować do określonego trendu lub wyglądać w określony sposób. I dla niej Barbiecore to nie tylko trend, to tak naprawdę cała lista zakupowa. A przy okazji mówienia o Barbiecore wspomina się o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o bimbocore. Bimbo, czyli angielskie określenie na naiwną, atrakcyjną, ale niezbyt inteligentną kobietę. To bardzo ciekawe, jaką ewolucję przeszedł sam termin, bo w roku 1919 odnosił się do mężczyzn. I mające ogromną moc, jeśli chodzi o kreowanie trendów i potrzeb Gen Z, jest wciąż po uszy zatopione w latach 90. i 2000. w tej nostalgii za tym, co może być uznawane za taki ostatni, prawdziwy czas. A właśnie wtedy powstawały wspomniane już kultowe komedie, a na popularności zyskiwał program Simple Life. Coraz szybsza machina medialna i rozwój tej kultury celebrytów, Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, czyli kobiety, które bardzo często ośmieszano ze względu na ten ultra kobiecy wygląd i rzekomy brak inteligencji, sama to doskonale pamiętam. Mini, kryształki, biodrówki, wystające stringi i krótkie topy, dresy Juicy i Hello Kitty. I nagle na fali postpandemicznej nostalgii wszystko to, z czego śmiało się moje pokolenie, bo obciachem było często przyznać się, że ktoś wie, o co chodzi właśnie w tej całej kulturze bimbo, to wszystko wróciło. I zupełnie jak w przypadku różu, celowe używanie tego obrazu bimbo, brak wstydu i pozy tak zwanych pick me girls, które mówią nie jestem jak inne, pozwoliło na nadawanie nowych znaczeń. Wcześniej bardzo często była przytaczana narracja brains over beauty, jakby też poważny wygląd miał gwarantować bycie postrzeganą jako inteligentną i racjonalną. A teraz bywa różnie, bo fanki tej estetyki często wspominają, że chcą po prostu bawić się swoim wizerunkiem i nie ma on nic wspólnego z tym, co mają w głowie. I Barbiecore część swojej obecnej popularności zawdzięcza właśnie bimbo na TikToku jako antidotum na kulturę girlboss z połowy 2010 roku. I ten ruch na TikToku ma na celu też nadanie ponownych znaczeń terminowi bimbo poprzez hołdowanie tej hiperkobiecości, zabawę konwencją. To z kolei wiąże się z odrodzeniem zainteresowania modą, popkulturą lat 2000, retrospektywnie zmieniając narrację kobiet takich jak Paris Hilton czy Britney Spears, którym odmówiono własnego głosu, co wspomina właśnie Amy Bouchard. Wiele artykułów wspomina często Chrissy Chlapecki jako jedną z popularniejszych reprezentantek tego nurtu w social mediach. Ona sama mówi, bimbo zawsze było słowem używanym przez mężczyzn, kiedy używam go sama, to mój sposób na uznanie własnej mocy, żeby zmienić obelgę w coś pozytywnego. Oczywiście, że odbiór tej estetyki jest przeróżny, bo pojawia się cała masa głosów, które widzą w zarówno Barbiecore, jak i bimbocore zaprzepaszczenie powolnych zmian ostatnich lat.
Autorzy takich komentarzy często wspominają, że zatapianie się pod samą szyję, albo raczej wydekoltowane sukienki w tym, co było definiowane przez męskie spojrzenie, nie jest żadnym wyzwoleniem. Na co druga strona odpowiada, ale to ograniczenie, które czas porzucić, bo bimbo doświadcza w pełni swojego ciała i seksualności, a na TikTokach odnosi się do obecnych sytuacji politycznych. Bimbo jest świadoma i mówi teksty typu nakładam róż tak ostry, żeby przeciąć szowinistów. Kate Zambrino z kolei napisała, że krytyka czasami wpada w narrację karzącą kobiety, które są zbyt kobiece, co odzwierciedla wstręt do przesady, a ten przecież pochodzi prosto z patriarchatu. I tak dalej, i tak dalej. Cała lista ciekawych artykułów. Ponownie przypominam w opisie odcinka. I wydaje się, że zarówno Barbiecore, jak i Bimbocore mają za główne zadanie zmierzyć się z tym stereotypem, gdzie ultrakobiecość i kicz były jedynie wstydliwym guilty pleasure. Przecież każda inteligentna osoba nie chce wyglądać na głupią. To jak bycie lekceważonym ze względu na wygląd i nagle wyskakiwanie z czymś zaprzeczającym pozorom, niespodzianka. To zabawa estetyką po prostu. Estetyka bimbo nie dotyczy przecież tu nawet tylko znowu białej kobiety i w przeciwieństwie do girlboss nie chce spoglądać na siebie przez męską soczewkę. Więc co z tym różem? Jak widzicie, był obecny od zawsze i teraz wraca w nieco może słodszej, ale wciąż bardzo nostalgicznej odsłonie. Bo z jednej strony może być szokujący i nowoczesny, a z drugiej strony kiczowaty, tandetny i kampowy. I dla wielu bawienie się różem i wszystkimi stereotypami z nim związanymi to rozszerzanie definicji bardziej inkluzywnego pojęcia kobiecości. Wiecie, jak koń trojański, który pod słodką różową otoczką może nieść naprawdę wiele ciekawych znaczeń. To cóż, wygląda na to, chyba to był długi odcinek, dobrnęliśmy do końca. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Jeśli podoba Wam się to, co robię, będę bardzo wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie kanał. Możecie uderzyć w ikonę dzwonka, żeby żaden odcinek Wam już nie umknął. Ja nieco częściej daję znać, co u mnie słychać na Instagramie, a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia!